Z Ewangelii według świętego Mateusza. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Smucić się to jest jedna z najnormalniejszych rzeczy w życiu człowieka. Jeżeli by się człowiek nie smucił, to byłby dla wszystkich fachowców znak, że jest po prostu nienormalny. Smucenie się to część całego procesu psychicznego. I nie daj Boże, żebyśmy przeżyli życie bez smutku, bo okazałoby się, że to jest życie osoby psychicznie chorej. Smutek jest głęboko wpisany w każdego z nas i jest dowodem na to, że mamy serce. Ludzie bez serca się nie smucą i ludzie bez serca nie przeżywają szczęścia. Dlatego błogosławmy smutek za to, że się pojawia i błogosławmy smutek za to, że przywołuje pocieszyciela. W takich dniach jak dzisiaj, gdy wspominamy zmarłych i świętych, bo ja głęboko wierzę, że to niemalże znak równości. Gdy ich przywołujemy, to uświadamiamy sobie, że przyjdzie taki czas bez smutku. W rzeczywistości, która została zupełnie inaczej zaprojektowana. Że tu i teraz Pan Bóg daje nam doświadczyć smutku, który przywołuje błogosławieństwo. Smutku, który w Bogu wzbudza błogosławieństwo. Moim zdaniem to jest piękne doświadczać takiego błogosławionego smutku. Bo może ten smutek to jest tęsknota. A tęsknota jest święta, gdy dotyczy rzeczy świętych. Do zobaczenia jutro.